Nie, no na pewno, wiesz, krakowiak nie będzie takim, taką trzecią kulą u nogi jak dwóch juniorów, bo tutaj no, wiadomo, że mamy Bartkowiaka, tak, który przychodzi na jeden sezon wypożyczony ze Stali Gorzów, który będzie kończył, czy skończył niedawno dopiero co 18 lat, więc no, przyszłościowy zawodnik, ale no, tutaj ma jakoś tam w miarę ratować tą kadrę juniorską, bo przecież no, słabo to wygląda. Denis Zieliński, który nie sprawdzał się nawet w Gdańsku w pierwszej lidze i oprócz tego właśnie jego przyboczny, czyli Bartkowiak, no, to nie będą raczej wiodące postaci i wydaje się, że taki U24 to jest kolejny, jakby tak patrzeć nie z perspektywy to, jakich masz już zawodników, tylko jakby stopniując, wiesz, ważność pozycji, to masz najlepsi w cudzysłowie, czy teoretycznie zagraniczni stranieri, dwóch, potem masz dwóch polskich seniorów, potem masz tego U24 i na końcu tych juniorów, tak, no, tak jakby naturalnie to by się układało, to wydaje się, że to nie będzie jakaś tam właśnie, tak jak mówię, trzecia kula u nogi, czyli ten U24 taki trzeci junior, ale no właśnie, jak nie będzie szło drużynie, to jak to będzie z Norbertem, kogo on tam potrzebuje, żeby go motywować, tak, czy to tylko, wiesz, wyrobienie marki i jakby rozwój, czy jednak no ciężko będzie, jak te mecze będą przegrywać, co tu dużo gadać, tak, o motywacji. No, to też jest ciekawe, że w tym roku właśnie Grudziądz chwali się tą ilością sponsorów, którzy już podpisali umowy z klubem, tak jakby oni wiedzieli, że będzie dym w tym sezonie i mimo wszystko... Być może to idzie trochę w taką stronę zawodowego sportu, jak jest w Stanach Zjednoczonych, czyli nieważne, że ten zespół od 30 lat nie awansował tam z konferencji, ale wszyscy chodzą, kupują. Trochę jak Charlotte Hornets, powiem ci. Ostatnio taki mem poszedł w internecie, że był ktoś z bluzą, na której było logo Charlotte Hornets i że nieważne co, każdy miał tę bluzę w domu. Pytam się, że ona miała Charlotte? Mówię tak, patrz, ja też, żona Amerykanka, ja w Polsce. Charlotte nigdy nie miało, rzadko dobre wyniki strasznie osiągało w tamtych latach, ale było popularne. Natomiast do brzegu, no masz rację, ja żałuję strasznie, że Roman Lachbaum, że to nie jest Polak i nie jest junior, bo no tutaj on naprawdę może nie pokazał nic wielkiego, miał w zasadzie tylko co, 3 mecze, gdzie coś zdobył, w tym u siebie z Częstochową i w Rybniku fajnie pojechał, tam 4+1 zdobył, natomiast widać tam potencjał w nim i tak jak Dan Biuli ostatnio z Wrocławia przyznał się, że do momentu, kiedy nie miał silników, to ciężko mu było naprawdę się przestawić z tego pierwszoligowego ROW-u Rywnik na ekstraligowy Wrocław i jak tylko dostał te rakiety od Wolfindena, no to od razu wszystko tam poszło jak trzeba, a niestety Lachbaum ewentualnie będzie mógł zastąpić Krakowiaka, Kasprzaka, no czy Pawlickiego i tu tego mi brakuje właśnie, tego uderzenia z tej strony, bo musieliby się naprawdę chłopaki przebudzić. Patrzę na jakiś inny zespół z okolicy właśnie Grudziądza, tak jak powiedziałeś, Patryku, Toruń i Zielona Góra, to mogą być te dwa zespoły, które będą walczyły o utrzymanie. I jednak, tak jak w Zielonej Górze, odchodzi Waculik i Zagar, to nie będzie ta średnia, ale ja na przykład liczę na Frikę, który jednak ten Michael Jebsen-Jensen, on tylko na trudnych torach i tylko w playoffach coś tam potrafił, ale strasznie zawodził. Natomiast tu nie ma nic dodanego tak naprawdę, chociaż i Krakowiak bardzo mi się podobał, bardzo dojrzałą przede wszystkim jazdę w zeszłym roku prezentował. To jak sprytnie, jak psychicznie nie palił się w ogóle, widać było u niego pewność jazdy, i sprzęt. Miał naprawdę fury pod tyłkiem takie i one przechodzą z nim, nie zostają w Zielonej Górze. No i właśnie, pytanie o tego Krzyśka Kasprzaka i Przemka Pawlickiego, bo jak Przemkowi się da furę pod tyłek, to on potrafi robić niesamowite rzeczy, tylko że w zeszłym roku, pamiętamy, była chryjastorem w Grudziądzu, może nie taka jak w Częstochowie, ale rzeczywiście mówiło się, że tam ścieżki się zmieniły, że nie można było już tak atakować, a Przemek to jest taki trochę Tomek Gollop, to znaczy dajcie mu orbitę i będzie pozamiatane. No, co tu dużo gadać. Indywidualny wicemistrz Polski dwukrotnie już w wieku, pierwszy raz w wieku 20 lat,
drugi raz z tego co kojarzę 4 lata temu, więc przecież stał uczestnik Grand Prix w 2018 roku, więc no na pewno można powiedzieć mniej utalentowany od brata, ale jest ten potencjał, tylko że to jest to, że no taki właśnie sezon nie zmienia jakby nie zmienia klubu, zostaje w Ekstralidze, ale będzie walczył jeszcze w trudniejszej sytuacji niż w tym sezonie, więc no właśnie, jak to będzie, no. No, nie lubię takich wyświechtanych sformułowań, ale na pewno papiery na jakieś papierki, chociaż zostały mu tam, które na jazdę jakieś ma. Jakieś fiszki, tak. Jakieś fiszki. Ale jak to będzie, no, czas, żeby się odbudować, to tu dużo gadać i też 30 lat w tym roku kończy, więc też dobry okres na może jakieś zmiany czy rozwój, jak nie kiedy. No, jak nie teraz, to kiedy? Tak samo jak Jakub Jamruk, też ten sam rocznik, więc no. To jest bardzo ciekawe a propos Przemka, bo to jest jeden z tych zawodników, którzy mają ogromne... Patryk Dudek w to wpadł, bo przez te lata po jego zawieszeniu i po późniejszych, zwłaszcza w tym pierwszym pełnym sezonie, który pojechał po zawieszeniu, który miał genialny, bo i awansował z Grand Prix Challenge, wygrał je, o ile dobrze pamiętam, teraz mogę kłamać, ale generalnie awansował bez problemu, a potem zdobył wicemistrzostwo świata i tak dalej, to czuł ten sprzęt niesamowicie i u niego tak naprawdę już trochę zaczęło się psuć, nie już po przejściu na emeryturę Andersona, ale jeszcze za jego czasów. Bartek Zmarzlik to jest taki zawodnik, który nieważne co ma pod tyłkiem, to czuje tę tylnią oponę. Generalnie na tyle, na ile ja rozumiem jazdę na żużlu, to jest to właśnie, że czujesz po prostu to sklejenie, wiesz dokładnie jak jechać, tam wszystko chodzi o balans i tak dalej, a Przemek jakby, no właśnie, czy mieliśmy ostatnio gadkę, na ile sprzęt tutaj robi różnicę, a na ile robi zawodnik i wydaje mi się, że mimo wszystko to jest zawodnik, że ten sprzęt... że coś się stało z Przemkiem i musi to być tylko i wyłącznie w głowie, bo to nie jest tak, że ten sprzęt kompletnie nie jedzie. Wydaje mi się, że głowa zaczyna sprawia, że uszy się zatykają najczęściej. Jak Bartek Zmarzlik zawsze mówi, że on tam nie siedzi strasznie przy sprzęcie, ale on wie dokładnie, jak przekazać swojemu teamowi wszystkie informacje i oni się sklejają, a Przemek wydaje mi się, że kompletnie przestał czuć tę maszynę i przez to się wszystko robi. Nie pomaga tor. No, w tym roku stał się to najstarszy w Polsce zespół, bo prawie 30 lat średnia. W zeszłym roku był drugi. No i właśnie to, co powiedzieliśmy już, też juniorzy, prawda? Podobno Robert Kościecha jeszcze nie może być komplementowany w cudzysłowie za ich osiągi, bo de facto jeszcze się był nie doczekał swojego wychowanka, a pieniądze, które GKM przeznacza na tych juniorów, to jest 500 000 złotych rocznie i... Teraz pytanie, kiedy będziemy widzieli te efekty, bo przecież za niedługo wejdzie nowy kontrakt z PGE Ekstraligą i tam ta ogromna kasa w porównaniu do tego, co teraz dostają kluby, ma pójść nie na przejedzenie, na kontrakty, ale na infrastrukturę, na szkolenie. Więc być może tak będzie, że ci juniorzy wypłyną fajnie w tej pierwszej lidze w przyszłym roku i będzie o co walczyć w 2023. No wiesz, ty mówisz, że niby sprzęt nie taki ważny, ale jak z drugiej strony weźmie się pod uwagę ostatni wywiad z właśnie KK-em, to on mówi, że to prawdopodobnie, jak on teraz tak bada i obserwuje te ligi i jak sobie ci mistrzowie przekazują na przykład, nie że sobie, tylko przekazują swoje maszyny innym zawodnikom i zaraz na tym jadą, to on uważa, że to jest 80% to jest sprzęt niestety i że w tym roku dwóch, trzech zawodników pożyczyło swoje motocykle i poszło im świetnie, tak jakby z mety, tak, od razu wykręcali dobre wyniki, dwucyfrówki, że to jednak jest ten sprzęt i on mówi, że to będzie dla niego najważniejsze właśnie tutaj się rozwinąć i dojść do porozumienia z tym swoim sprzętem. Z drugiej strony, jak się, wiesz, cofnie i ostatnio też oglądałem wywiad, czy czytałem, ze Sławkiem Trabikiem, który mówił, że
za swoich czasów właśnie też miał jakieś tam dwa motory, w klubie się kłócili, że o, dlaczego Sławek ma dwa, no to proszę, bierzcie i róbcie, tak, i wsiadali i mówią, ale co to jest, to nie jedzie, tak, a Sławek znowu wsiadał i jakoś jechało, więc myślę, że to będzie odwieczny taki dylemat i nieważne, jak zaawansowane będą technologicznie te motocykle i jak to, w którą stronę to będzie szło, to zawsze będzie pytanie, w jakim procencie to się rozkłada, ile tutaj jest zawodnik, forma, stan psychiczny może, a ile to jest ten motocykl tak naprawdę. No, mówią właśnie, że to jest sprzęt, ale z drugiej strony też mówią, co już ostatnio poruszyliśmy w pierwszym naszym odcinku, że tak naprawdę ten sprzęt jest tak wyrównany, no być może naprawdę przestawienie o centymetr czy o milimetr czegoś, zapłonu powiedzmy w inną pozycję, sprawia, że zawodnik odjeżdża i nie można go złapać. No, też tutaj oczywiście wszystko rozchodzi się o to, że raz, w zeszłym roku bardzo wielu zespołom dopomogli jednak zawodnicy z doskoku, czyli wypożyczeni z pierwszej ligi, bo tak było w przypadku Wrocławia, tak było w przypadku Gorzowa i Grudziądz tak naprawdę też skorzystał na tym, bo Krystian Pieszczek był się, pokazał, w dwóch meczach tylko wystąpił, o tym w Lesznie chciałby zapomnieć jak najszybciej, ale ten w Rybniku wyszedł mu genialnie i dzięki temu no tam w zasadzie Bierę pojechał bardzo słaby mecz i dzięki temu to jakoś to się wyrównało. Tobiasz Musielak też był sprawdzany, ale tak naprawdę nie dopomogli temu klubowi zawodnicy właśnie wypożyczani. W tym roku, no, można by trochę z przekorą powiedzieć, że może nie życzymy nikomu COVID-a, na pewno Nicky Pedersen już, który przechorował, prawdopodobnie go nie załapie, ale właśnie gdyby się trafiły dwa zachorowania, to zawsze jest możliwość wypożyczenia jakiegoś zawodnika albo z właśnie Wybrzeża, albo z Polonii Bydgoszcz, może Grzesiu Zęgota chciałby na kilka meczy przyjść i pomóc tutaj drużynie. Wracamy do tego toru, bo Grudziądz tak naprawdę to jest, o ile dobrze pamiętam, bardzo wąski tor, długi i w zasadzie twardy najczęściej, ale mimo wszystko działo się kiedyś na tym torze. Jego atutem jest to, że ma bardzo wyrównane pola startowe, bo jakby spojrzeć tak na statystyki, to jednak okazuje się, że tam z każdego tak naprawdę można wygrać. Te różnice są minimalne, nie tak jak w przypadku innych torów. I jeśli chodzi o waleczność, to też nie wygląda to aż tak słabo. W mecz na przykład z Wrocławiem na grudziąckim torze to był jeden z chyba z najlepszych wyników. Nie wiem, czy rekord Ekstraligi pod względem ilości mijanek w tym samym meczu, ale 21 aż. Kiedy tam średnia chyba była około tam 15 chyba mijanek. Tak czy siak, no spadły właśnie na zewnętrznej te mijanki. Tam najczęściej jak popatrzymy sobie na Górstas na przykład, oni tam fajnie to pokazują tymi krzyżykami, to często chodzi właśnie najczęściej, chodzi drugi łuk i prosta lub środek toru, ale im dalej człowiek odjeżdża, to już się slipa. Często się mówi o tej Ekstralidze, że tak naprawdę oni chcemy widowiska, chcemy większych pieniędzy, ale jednak kluby się tak zbroją, żeby tylko start i meta. Może tutaj Patryku jest pies pogrzebany, że być może w tym roku będzie troszeczkę większy nacisk, czy może to wszystko zostanie skoordynowane lepiej, jeśli chodzi o tych komisarzy toru i to, co można z torem zrobić, żeby jednak i Wilk City i Manchester City byli, bo okaże się, że gospodarze się potwierają swoim torem i GKM być może no, uda mu się coś uszczknąć gdzieś. Właśnie dzięki temu, że ktoś będzie chciał zrobić widowisko, a nie tylko okopać się w twierdze. Ja myślę, że wiesz, to odpływam, tak? Odpływasz, bo w te odmęty, wiesz, Atlantydy i raju utraconego. Po prostu staram się jakieś pozytywy tutaj. Nie chcę tak, bo mam wrażenie, że jedziemy po prostu trochę, nie? Nie no, mówię, kwestia odbudowania się i wiesz, ja nie mówię, że to będą play-offy, o które walczą od tych 7 lat i nie mogą się dobić i co roku takie są zakusy i ten w końcu Łaguta Artium oczywiście nie wytrzymał, bo ile można czekać, mając taką formę na jakieś medale, więc odchodzi. Ale no, jest kilku zawodników, którzy jak się odbudują, jeżeli to będzie akurat ich sezon, to kto wie, no przecież Bierę to też, wiesz, może malutki wojownik, ale sercem wielki i też potrafi
pokąsać. Zresztą też w Gdańsku jeździł bardzo pięknie swego czasu. Także tam jest potencjał na to, żeby było coś więcej, tak, żeby to nie była ta ostatnia pozycja, żeby to faktycznie wyglądało przynajmniej porządnie, żeby mecze były ciekawe, tak, żeby, nawet jakby to były 2-3 mecze, każdemu żeby wyszły, oczywiście nie, oprócz tam, nie mówię o Pedersenowi, o Pedersenie, bo jemu to musi wyjść każdy, wiadomo, ale tamtej reszcie, która ma się odbudowywać, jak im wyjdzie wyjdą dwa mecze, trzy, może pięć, to już to będzie jakoś wyglądało i wiesz, może nie będzie na żyletki, ale będą fajne widowiska, nawet tam u nich na stadionie. No i Janusz Ślączka jest, który też mówi o tym, że dużo znaczy taktyka. On też tam w swojej karierze już kilka klubów, zresztą też zagranicznych, prowadził. No, jakby porównując to do naszej ligi, to trochę to jest śmieszne, bo jakby nasza jest najlepsza na świecie, więc tutaj nie jest jak, wiesz, jak robisz dobry film w Polsce i bo potem jest jedyna. Bo jedziesz do Hollywood i tam jest coś lepszego, wyższy poziom, jednak najwyższy jest u nas, ale jednak z tych wielu pieców, jak to się mówi, chleb, ja zresztą też go strasznie lubię za czasy spędzone w Gdańsku jako zawodnik i kto wie, może on to wszystko poskłada, może on jakoś ustawi tego Pedersena, tego Bierę i tą całą kadrę, żeby jednak łatać te dziury, które będą się pojawiały w sezonie. No oby, no dobrze, że ta opcja gościa takiego po prostu, bo jest słabo, odchodzi, bo to też no były z tym problemy. Prezesi niektórych klubów mówili, że tak, my się zbroiliśmy, a nagle sobie ktoś tam, nawet ten Grudziądz, przepraszam, nie Grudziądz, tylko Gorzów wymienił sobie na, wiadomo, na Jacka Holdera. Jacka Holdera i co się działo, jaką średnią wykręcił, no, bez tego byłoby słabo. No właśnie, tak. A propos KK-a, bo tu też przecież wracamy tutaj do brzegu i wracamy do Grudziądza, więc to też na pewno nie pomogło im w zeszłym sezonie, tak? Pieszczek Krycha miał ten świetny mecz, potem była szansa na to, żeby kontynuować tą pasę i pojechać dobrze z Zieloną Górą, ale tam wtedy był chyba konflikt terminów, jeśli chodzi o mecz GKS-u, pojechał Musielak, a potem urodziła mu się córka i dwa punkty i już mu podziękowali. Zresztą tam też nie było za bardzo co walczyć, więc po co płacić dodatkowo pieniądze, skoro i tak wiadomo, że się utrzymasz, a o nic więcej nie jedziesz, więc, no tak. Więc to też jakaś tam była matematyka i logiczne decyzje podjęte. Ale ja tam trzymam kciuki w ogóle za całą tą ligę, żeby te mecze były wyrównane, więc mam nadzieję, że to jakoś tam się wszystko poukłada, a tak jak mówisz, Pedersen może nie jest najmłodszy, ale widać, że dalej ma wigor, dalej ma chęci, chociaż bardziej, żeby sobie coś udowadniać, bo tak nawet z wywiadów to, wiesz, chełpiąc się swoim nowym domem, mówi, że to tylko jego ciężka praca, wieloletnia praca, no, i sobie tylko dziękuję, więc no, ale taki charakter, no to dużo gadać, no. Cały Niki.